Internet to dzisiaj żaden luksus, to codzienność koniecznie w życiu mieszkańców, dlatego zdecydowaliśmy się na system hotspotów miejskich. Ułatwiają one dostęp do internetu mieszkańcom, naszym gościom, turystom, których mamy coraz więcej. Nowoczesne technologie pomagają nam również zabezpieczyć mieszkańców, wzmóc ich poczucie bezpieczeństwa. Stary system monitoringu, który posiadamy w mieście, jest nieefektywny, niewydajny, dlatego że nie pozwala na szybką reakcję. Tak naprawdę mogliśmy sięgać do zdarzeń zapisanych, zarchiwizowanych, dopiero wtedy wyciągać jakieś z tego wnioski lub reakcje. System obecny, który posiadamy, system nowoczesny, pozwala online na szybką reakcję, pozwala zawiadamiać automatycznie służby o wydarzeniach, które dzieją się w danej chwili, a to zdecydowanie poprawia ich efektywność. System ten znajduje się jego obsługa, jego serwisowanie po stronie dostawcy, a to zdecydowanie również pozwala nam na zaoszczędzenie środków w kasie miasta. Oświetlenie uliczne, poza podstawową funkcją, również ma zapewnić funkcję bezpieczeństwa. Stąd w mieście Pionki podjęliśmy decyzję, żeby zmieniać oświetlenie w mieście na oświetlenie LED-owe, sterowane i monitorowane. Do tego oczywiście dochodzą również kwestie finansowe, ponieważ oświetlenie LED-owe jest oświetleniem tańszym, oświetleniem energooszczędnym. Poprzez system SMS otrzymujemy informacje, gdzie mamy uszkodzoną lampę i możemy bardzo szybko podejmować decyzję o jej naprawie. Ponadto jest to system, który pozwala albo przyciemniać lampy, albo je rozjaśniać, co ma również olbrzymie znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.